hipnoza to metoda, którą w swojej pracy wykorzystuje mój następny gość. Zapraszam pana Andrzeja Kaczorowskiego. Witam. Przepraszam. Czy są ludzie, którzy są odporni na hipnozę? Jeżeli definicja hipnozy wygląda tak, że hipnoza jest tym stanem pomiędzy jawą a snem, czyli wszyscy wchodzimy w ten stan, nie ma ludzi odpornych, mogą być oporni na ten sen, opornie, a odporności takiej nie ma. To jest taki stan, jakby można nazwać odmiennej świadomości, pomiędzy jawą a snem, kiedy jeszcze nie zasnęliśmy, nie weszliśmy w stan fizjologicznego snu, tylko jesteśmy w stanie letargu hipnozy. Jak to może nam pomóc? Tak samo jak odpoczynek. Nie sen, bo sen jest naturalnym stanem, który musimy spać, żeby nasze ciało nabrało siły, energii. A hipnoza jest tym stanem jeszcze nie zaśnięcia. A jak to nam może pomóc? Tak jak drzemka może pomóc nam. Hipnoza jest jedynie narzędziem wprowadzenia w ten stan, a dalej wykorzystujemy wszystkie terapie, które są możliwe. Nawet bioterapię, biostymulację, wizualizację można stosować. Można, jak słyszałem tutaj, leczenie śmiechem, wprowadzając hipnozę, cofamy w regresji tak zwanej do dzieciństwa. Czy też i robisz to dalej wstecz? Ja mówię tutaj o regresji, przenoszeniu w czasie do tak zwanych poprzednich istnień. Nie ma dnia, żebym nie miał reinkarnacji. To jest potrzebne w celach terapeutycznych. Dobrze. Jeżeli osoby przychodzą z jakimiś problemami, które widzę w obecnym życiu, nie mają jakby podłoża tych problemów, cofam w tak zwane poprzednie wcielenie. I na przykład osoba przychodzi z takim problemem, że boję się prysznica, brać wody czy leje się na głowę. Cofałem wstecz do dzieciństwa. Nie było takiego problemu, oprócz tego, że mama kąpała w wanience i garnuszkiem polewała po główce i dziecko z tego powodu trzęsło się z mrozu. Cofnąłem poprzednie tak zwane wcielenie, gdzie widzi siebie w obozie koncentracyjnym, gdzie jest polewane wodą na mrozie, zamarza na tym mrozie, oporna więźniarka. Ale to codziennie mam takie sytuacje, gdzie trzeba cofnąć i tu wiele przykładów można przytoczyć. Nie ma sytuacji, żeby państwo nie mylić reinkarnacji z sobie. Człowiek jest zawsze człowiekiem i nie spotkałem się z tym, żeby był z roślinką albo był zwierzątkiem. To jest cel tutaj ośmieszenia człowieka. Człowiek ma ducha i jest wyższą jakby istotą, ma duszę i ducha. Jest z nami dzisiaj pana pacjent. Chciałabym go do nas zaprosić. Pan Mariusz Zegarlicki. Witam serdecznie, przepraszam. Tutaj, tak? Tak. Chciałabym, żeby zaprezentował pan nam taki seans, ale zanim to się stanie, proszę powiedzieć, w czym on pomoże naszemu pacjentowi, Mariuszowi? Przechodząc do terapeuty, określamy, jaką mamy potrzebę. Myślę, że w tym wypadku pomoże jemu po całym dniu dzisiejszym wzmocnić się energetycznie. I sam fakt wprowadzenia hipnozy jest już tutaj działaniem, które wzmocni energię życiową. To poproszę. Tak jak drzemka może wzmocnić człowieka. Proszę bardzo, niech pan pozwoli, panie Mariuszu, tutaj. Ja zademonstruję państwu teraz hipnozę niewerbalną, bo mam czas ograniczony, a więc hipnoza niewerbalna polega na wchodzeniu w pole informacyjne człowieka, patrząc jemu w oczy. Patrzę mi teraz pan w oczy, panie Mariuszu. Przypominam panu cyfrę 3, 6, 9, śpisz. I teraz twoje ciało robi się ciężkie, leniwe, senne, zmęczone. Wchodzisz w stan hipnotycznego stanu. Powoli wchodzisz w głębszy stan. Wprowadzam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Twoje ciało robi się ciężkie, senne. Już ciało senne, ciężkie, senne. Powoli opada w dół. 3, 6, 9, śpisz. Ciężkie ciało. Teraz ciało ciężkie. Może sobie odpocząć. Może pani pozwolić, położymy go tutaj. O, i można zachować tutaj już działanie terapeutyczne. Proszę bardzo, zobaczyć, jak ciało jest sztywne i ciężkie. I mogę zrobić tutaj bez kozetki, bez problemu. Mogę go kodować, programować. Proszę sprawdzić, jak ciało jest sztywne. Może pani naciskać. To jest już katalepsja, usztywnienie ciała. Pacjent teraz jest
nad morzem. Każę mu teraz widzieć morze, plaża, piasek, ciepło, spokój, śpisz. Twoje ciało śpi i widzisz siebie, jesteś na plaży, piasek, ciepło, słońce, odpoczywasz. Sam fakt w hipnozie już jest odpoczynkiem. Teraz pacjent opisze siebie, jak widzi na tej plaży. Opisz mi siebie teraz, co widzisz. Dużo wody, jest bardzo czysta, jest bardzo ciepło. Stoję przy brzegu, przy wodzie. Pięknie. Odpoczywasz, oddychasz spokojnie. I teraz on w swoim umyśle jest na plaży. Odrywa się umysł od ciała, jak tu pan doktor Słodkowski powiedział. Przenosimy się. Teraz swoim, ale przenosimy się swoją myślę. Ciało jest wyłączone. Ciało może sobie odpocząć. Sam fakt teraz, on jest nad morzem i wiemy, jak nad morzem można odpocząć. Po wyprowadzeniu z hipnozy pacjent będzie opisywał siebie, że faktycznie, autentycznie, prawdziwy był tam. Dlatego, że on przeniósł się swoimi myślami tam. Na poziomie podświadomości nie ma czasu, barier, przestrzeni. My odchodzimy, wszyscy łączymy się w stanie już alfa, łączymy się ze sobą. W stanie teta, delta. Delta stan to jest już snuch naturalnego. W tym stanie pacjent utrzymuje się w stanie teta. Wzmożonej aktywności naszego mózgu, synchronizacji prawie lewej do przyjmowania sugestii, odtwarzania pewnych informacji. I teraz odpoczywasz i śnisz. Jesteś na plaży. Widzisz siebie. Jesteś teraz swoją dziewczyną, żoną, z dziećmi. Wszystko jedno. Odpoczywasz, oddychasz. Kiedyś tak zostawiłem pacjenta 2 godziny i mógł w tym stanie odpocząć. W stanie katalepsji, usztywnienia. Teraz jest piękne morze. Możesz teraz za chwilę rozluźnić się i wejdziesz do wody. Będziesz się kąpał. Raz, dwa, trzy. Wszystko rozluźnione. Wstań. Teraz. Podnieś się. Jesteś dalej w hipnozie. Popatrz, tu woda, plaża. Pięknie. Opisz mi teraz to morze. Co widzisz teraz? Wchodzę pomału do wody. Pięknie. Jest. I teraz wejdź do wody. Lekko falująca. Lubisz wodę? Lubię. Popływaj teraz. Pływasz teraz. Pływasz teraz. Popływasz. Jest to stan relaksu, proszę państwa, odpoczynku. Wprowadzając hipnozę, przenosimy jego nad morze, odpoczywa. Kąpiel pomaga w relaksie, odpoczynku i jest tu cel zachowany terapeutycznie. Czy możemy pana poprosić, żeby pacjent do nas wrócił już? Za chwilę. Teraz usiądziesz, za chwilę. Za chwilę usiądziesz. Twoje ciało dalej ciężkie, sztywne. Śpisz. I teraz siadaj. Zaś. I teraz, żeby udowodnić, zobaczycie państwo, jak teraz będę sugerował, że jest bardzo gorąco, bardzo gorąco, bardzo gorąco. Proszę, pan sprawdzi, jak wargi teraz się zmieniają, jak teraz pragną wody. Proszę popatrzeć teraz, gorąco jest, twarz się robi gorąca, jest na plaży. Możemy wywoływać różne zjawiska u pacjenta, które podaje się hipnozie. Możemy wywołać analgezję, znieczulenie. Teraz w hipnozie, tak jak twoja ręka robi się teraz sztywna. Jesteś teraz sztywna ręka. Można robić nawet zabieg, wykonywać. To jest analgezja, znieczulenie. Znieczulenie, tu tak. Nie ma czucia. I w tym miejscu znieczulam teraz. I można zastosować. Proszę bardzo, proszę. Nie, no nie, nie. Ale dlaczego? To jest znieczulenie. On nie czuje tego. Pani wyprowadzę z hipnozy, nie będzie. Dobrze, obudźmy go, panowie, bo ja już się zaczynam denerwować. I kiedy wybudzę cię, twoje ciało poleci do tyłu. Będziesz raz, dwa, trzy. Budzisz się. A teraz staniesz i ukłonisz się przed publicznością. Brawo. Zapominasz wszystko, popatrz mi w oczy. 369, zapominasz. Nie pamiętasz niczego. Jesteś tu i teraz. Świadomość wraca do norm, pamięć. Jesteś wybudzony. Otwarte oczy. To teraz pan nie porozmawia z pacjentem. Może porozmawiać, już jest wybudzony. Ale czy nic nie pamięta. Proszę. Proszę usiąść. Czy pamiętasz coś, cokolwiek? Woda, odpoczynek. Tak to nie pamiętam. Tylko tyle? Tak, tak. A teraz popatrz.
przypominasz sobie wszystki, cały przebieg seansu. Teraz usuwam cały niepamięć. Woda, ciepło. Opisz teraz, co widzisz. Jestem na plaży. Jest woda, taka lekko falująca. Później niebo. Jest trochę chmur. No jest ładna pogoda. Mariusz, proponuję, abyś zobaczył to, co się z tobą działo. Na pewno zobaczysz to w telewizji, bo ja nie jestem w stanie opisać tego, co tutaj z tobą robiono, jeżeli mogę tak powiedzieć. Nigdy siebie nie widziałem tak, co robiłem w hipnozie. No to proponuję, bo to naprawdę jest bardzo imponujące, przerażające też trochę. Dziękuję serdecznie. Teraz krótka przerwa, ale wracamy do tematu.